Okej. Jesteśmy. Dzień dobry, dobry wieczór. Znowu witamy wszystkich. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Takie życie GTS-a. Zobaczmy, co tu się wyprawia. Pierwsze miejsce jak na razie Clarence. 244-192. Jest deszcz. Jest ciekawie, jest ślisko. Będzie się dużo działo. Ze mną w studiu również drugi Adam. Witam. Cześć, cześć, KRT Chlebak z tej strony, KRT Adamus. Dzisiaj duet Adamów na wizji. Będziemy z Państwem tutaj przeżywali, mam nadzieję, wspólnie ten wyścig bardzo emocjonujący. Szkoda, że nam troszkę stawka się wykruszyła, Adaś. Co o tym sądzisz? Jak myślisz, jak mogłoby się to potoczyć, gdybyśmy tu mieli nasze dwie tuzy tego gran turizmowego polskiego świata? No jeżeli masz na myśli Białego, no miał problemy techniczne i nie mógł wystartować. No szkoda, bo jest dobry zawodnik, mógłby tu dużo namieszać. On też walczy cały czas o pozycje wysokie, mimo tego, że tam nie zaczął od początku sezonu, więc tam chyba mi się wydaje, miał dwie albo trzy rundy do tyłu. No jest niedosyt. Nie ma również Kolsy, który prawdopodobnie zrezygnował na rzecz pracy, bo też obowiązki to jest jego priorytet, nie dziwi się. Ogólnie jest okrojona stawka, no ale mamy co mamy, cieszmy się tym co mamy i patrzmy co tutaj się w ogóle wyprawia. Clarence właśnie zjeżdża, puszcza Piotra, tutaj miał karę, więc nie chciał blokować Piotra. Zobaczmy co Piotr tutaj wyprawia. Właśnie mija start metę. Poprawia się, tak? Pada na pierwsze miejsce. Pięć dyszek przed Clarencem, super. No, tu widzę Clarence z dachu, chłopaki z KRT fajnie trzymają poziom. Zobaczymy, co Nirion pokaże. Pamiętam, że był bardzo, bardzo silny, bardzo mocny na suchej nawierzchni. Miałem okazję z nim chwilę trenować i robił naprawdę przyzwoite czasy. Tak, właśnie teraz Nirion wjechał do pitu. Nie wiem, czy ma jakiś też problem z internetem, czy tam z połączeniem. Mam nadzieję, że to tylko wymiana opon. Albo już zakończył kwalifikację, no nie wiem. Zobaczymy jak Speckware. Obecnie na piątej pozycji. Ponad 1,5 sekundy straty do Piotra. No tu widzę chłopaki na razie na spokojnie. Jeszcze mają jedne kółko w zanadrzu, myślę. No 2,44. Tutaj Piotr 2,43 to są dosyć dobre, dosyć przyzwoite czasy. Pamiętajmy, że warunki są naprawdę ciężkie i no kawałek błędu. No, nie powinien może zaważyć o zwycięstwie, bo ciężko tu ferować, kto pojedzie bezbłędnie. Myślę, że każdy popełni mniejszy lub większy błąd. Bardzo ciężko będzie tego uniknąć. No cóż, na pewno możemy troszkę tutaj mieć niedosyt, tak jak tutaj Adek wspomniałeś, że nie mamy Białego, nie mamy Kolsy. No niesamowita szkoda, na pewno chłopaki by troszkę tu tą stawkę powiększyli, no i przede wszystkim dodaliby nam tego aromatu do tej potrawy właśnie, którą tutaj będziemy się częstować. Jeszcze mamy 2 minutki niecałe do końca kwalifikacji. Piotr jest na kółku, ale tutaj delikatny błąd popełnił, zobaczmy jak dalej chłopaki dachu również jest na kółku, tylko nie wiem właśnie, o nawet na szybkim, 60 poprawił się w drugim sektorze. Zobaczmy jak tutaj Adaś Kaniecki. Zobaczymy właśnie dacha, może jak jest na szybkim, to sprawdźmy jak sobie radzi. To jest ostatni sektor, trzecia sekcja. Tutaj trzeba naprawdę się zbierać, uważać, bo może tutaj się stać tragedia. Odpuszcza, tak, tu jest bardzo ślisko. No i szykana, jak ją pokona? Mocne dohamowanie, ale też delikatnie. Rzuca samochodem, ale uwaga, uwaga, jedyneczka. Szedł bardzo dobrze, delikatnie. No dobrze, to na razie prowadzi dachu. I pewnie będzie lepiej. No poprawił się, wskoczył na drugie miejsce. On chyba był na drugim miejscu cały czas, ale już teraz Piotr, tam było 50, teraz się zrobiło z tego tylko 20, więc depcze mu po piętach. Dachu był, pamiętam, na trzecim. Clarence go tutaj chyba wyprzedził w klasyfikacji wcześniej. A, no to dobrze, super, dzięki za poprawkę. Tam ktoś jeszcze dojeżdża właśnie w tym momencie i to był Simo, też się poprawił, wpadł na 6. pozycję. Może poobserwujmy kogoś, kto jedzie właśnie, może zobaczmy dacha, jak on jedzie. Minął właśnie Oruż na prostej, teraz będzie duże zhamowanie, szybki prawy, lewy. No, na razie na tej prostej się trzyma, zobaczymy, na 150 hamuje. Tak, jest na fiolecie.
Ładnie przeszedł przy Apexie elegancko, drugi też złapany. Wygląda to obiecująco. Trzymamy kciuki. Tutaj widzimy Piotra. Zobaczmy, jak Piotrowi idzie. Zostało tylko 2 minuty 30 parę sekund do końca kwalifikacji. Pomału klaruje nam tutaj się stawka, czyli Piotr, Tacho, Clarence. No chyba, że tutaj, no mamy nadzieję, że tutaj jeszcze padną lepsze wyniki. Nie przesądzajmy, jeszcze się nic nie skończyło. Adaś, czy to nie jest czasem debiut GD Michasa? Nie, jeżeli dobrze pamiętam, on jechał w ostatniej rundzie, który odbywał się w La Sarthe. I nie pamiętam, powiem ci, że musiałbym spojrzeć na klasyfikację, jak on tam pojechał, jakie zajął miejsce. Także to już jest jego drugi występ. Zobaczmy jeszcze może bardziej tutaj dół stawki, jak wygląda. Czy ktoś tam jeszcze tutaj jest jakiś kółku? Sibro widzę stoi, Spekler już jest po kółku. Nirion jest jeszcze, zobaczmy, jak Nirionowi pójdzie. Świetnie, już go włączamy. AMG. No myślę tutaj, że wydaje mi się, że Porsche by się chyba lepiej prowadziło z racji usytuowania silnika bliżej tylnej, w sumie w zasadzie to na tylnej osi. Tak, tak, jednak tu są problemy, widać ewidentnie, ma problem z utrzymaniem prostej linii jazdy. Tańczy ten tył, zamiata, tam jest duży moment, naprawdę trzeba to ogarniać. Jeszcze w deszczu to nie jest prosta sprawa. A tak jak mówisz, Emery mają tutaj naprawdę świetne warunki. Czują się jak ryba w wodzie, jakby nie mówić w wodzie, nie? Więc wydaje, że będą tutaj mieć... No... Jest to, nie są na startowej pozycji, są naprawdę na dobrych, w dobrej sytuacji i będą tutaj dawać czy siebie Nirion chyba. Nirion przestrzeli? Ach, prawie, było blisko, żeby tutaj nam Nirion to przestrzelił, ten ostatni zakręt, tą szykanę. Mhm. Szykuje się lepszy czas, tak mi się wydaje, że to będzie lepszy czas. A jednak nie, zostaje swoim czasem, dalej na czwartym miejscu, 1,5 sekundy straty do Dacha. 0,5 sekundy straty do Clarence'a, również pół sekundy przewagi nad Spełkerem. Simon na miejscu 6, 7 Michaś, Adam Koniecki w boksie. Nie wiem, czy to jest problem też u niego, czy już zakończył kwalifikację, ale on chyba jeździł cały czas. Tak, on był. Właśnie Adaś chyba jeździł bitlem, jak się nie ma. Tak, Adaś jeździł bitlem. Wspominaliśmy nawet wcześniej o Adasiu. Dobrze. Koniec dobiegły do końca kwalifikacje, więc Dachu super, pierwsze miejsce, naprawdę super pojechał, świetny czas. No pamiętajmy, że w sumie Dachu to jest nasz tutaj najmłodszy kierowca w stawce, oby go presja nie zjadła, no ale zaczynamy powoli tutaj start, bolidy już stoją, Dachu, Piotr, Clarence na pierwszych trzech pozycjach. Zobaczymy, jak się to tutaj rozegra na starcie. Start mamy lotny. Start lotny, tak. Chwileczkę poczekamy. Jak ruszą chłopaki, włączymy z powrotem wizję. Włączymy lornety i będziemy widzieć wszystko. Poszli. Tutaj Clarence, kurczę, no niezbyt dobry wyjazd niestety. Tak serwer go wrzucił. No tu też chłopaki z tyłu na szykanie mieli problem trzymać trakcję, więc tutaj już stracił. Nirion stracił 2 sekundy, ponad 2 sekundy do Clarence'a. To jest ten problem właśnie startu na tym torze w Spa. Odwieczny problem, dalej nierozwiązany. Dachu już ucieka na blisko 2,5 sekundy jednak, myślałem 3. Dobrze, zobaczmy. Jak tam z przodu właśnie, co tu się wyprawia? Zimne opony na Oróż, ale przeszedł dobrze. Za nim jest Piotr. Z tyłu na razie na spokojnie.
ta stawka na razie nam się trzyma w takich delikatnych tutaj odstępach. Na razie wszystko na spokojnie. No nic, trzeba będzie, myślę, czekać na jakiś pierwszy błąd. Pewnie to będzie kwestia czasu, nie oszukujmy się, warunki są naprawdę trudne. Te samochody nie prowadzą się tak, jakbyśmy tego chcieli, tak jakby kierowcy tego chcieli. Także myślę, że mogą być tu niespodzianki. Jestem też ciekaw strategii, 32 okrążenia. Tor jest długi, blisko 7 km, także jest co jechać. Jest co jechać, to nie jest łatwy wyścig. Trzeba trzymać koncentrację od początku do końca. 32 kółka to jest kawał dobrej jazdy. Na dachu już 2,7 i to jakby powiększa cały czas tą przewagę. Naprawdę super opanowanie, super jazda. Piotr za nim. 2,6, 2,5. Może już tutaj będzie odrabiał powoli. Chwycił może wiatr w żagle, będzie powoli dojeżdżał. Clarence prawie 1,5 sekundy straty do Piotra. Tutaj widziałem Adaś Kaniecki bokiem wjeżdżał zakręt. Tak dosyć nietypowo. No troszkę sobie Adaś tym bitlem tu na razie nie radzi. Może jeszcze zimne opony, może troszkę trema zjada, ale no już pierwsze tutaj delikatne nerwy się mogą wkraść. No trzeba uważać, tutaj jest naprawdę ślisko. To nie jest dobre. No, w tym jeszcze samochodzie to jest trudna sprawa utrzymać się na nitce, na linii wyścigowej. Trzeba jak z gazem jak najlżej, jak najdelikatniej. Tutaj ale co tu się stało, Adam, że Spekor jest na 8 miejscu? Zobaczmy, coś tu się wydarzyło. Ominęło nas to. O, nawet uszkodzenia ma. No to musiało się coś naprawdę wydarzyć. Może zawinął gdzieś na bandę. Troszkę tutaj się zagapiliśmy. No niedobrze. O, wróćmy co tam. Musimy więcej tutaj zwrócić uwagi. No. I Spekuer nam zjeżdża tutaj zjeżdża. Uszkodzony, tak? Przód, prawe koło. Aj, szkoda, no niestety. Spa w deszczu bierze swoje żniwa. Tak, tak. Tak na szybko, póki jeszcze mamy rozjazd, ja tu Adaś mam przed sobą, proszę ja ciebie, tabelę, jeśli chodzi o punktację po 8 rundach. O, możemy przypomnieć, śmiało. Tak, jasne, na pierwszym miejscu mamy Colse, ATR Colsa 2, 470 punktów, 110 punktów przewagi nad Nirionem, który aktualnie jest na czwartym miejscu poza podium. No, traci 6,3 sekundy do Clarence'a aktualnie. O, Clarence nam wypada! Co tu się musiało wydarzyć? Sprawdzamy. Chyba przegiął z gazem. Uszkodzony tył, uszkodzone koło. No, zbyt wcześnie odkręcił tutaj. Jeszcze mógł spokojnie dotrzymać z tym gazem, a odkręcił przepustnicę. No i to się tak skończyło. Niestety. Ach, zawinęło go niesamowicie. Zobaczymy, Nirion już tuż za nim. No jest uszkodzony tył i tak, lewe, tak. Tylne koło również, więc też będzie witał w pitstopie. To będzie też strata, no, tak samo jak Spekuer. Zobaczymy, jak tutaj się nam rozwinie. Jak pamiętam z treningu, że tak prywatnie powiem, Clarence to bardzo dobry zawodnik na deszczu. Świetną dyspozycję zawsze miał, nie popełniał błędów, dlatego jestem naprawdę w szoku, że tutaj taka wpadka i to od razu na pierwszych kółkach. No, trzeba uważać, to jest trudny tor. To już teraz się powtarza w tym momencie, no ale to, no, jednak trzeba uważać delikatnie. Trzeba się wjechać w ten tor, to nie jest taki hop-siup, że wchodzimy, jedziemy. Dokładnie, tutaj widzę właśnie Adaś Kaniecki powoli zbliża się do Simo. Jednak chyba ten Beetle zaczyna powoli tą swoją pracę dobrze wykonywać. Albo Simo tak zwolnił. Zobaczymy na czasy, jak to wygląda. Ale to jest długie kółko, to w sumie nie będziemy mieli jeszcze materiału do analizy. Zobaczmy, czy Simo nie jest czasem uszkodzony. Chociaż chyba tam się nie wydaje, jak tam nie było problemu. Nie, jest wszystko ok. Clarence'a już tutaj witamy w pitstopie. Tak, będzie, właśnie zawitał. Będzie zmiana.
Zobaczymy, czy to wykorzysta teraz na pierwszym zhamowaniu, na pierwszym zakręcie. Uwaga, zbliżamy się do La Source. I jak to będzie wyglądać? Adaś delikatnie opóźnił hamowanie, ale zmieścił ładnie w Apexie. A, i wyjechał właśnie Clarence teraz. To się będzie ciekawie. Coś tu się może stać. Może być akcja. Może jakieś wyprzedzonko wreszcie. Może się doczekamy. Tutaj szeroko. O, chłopaki lecą. Chyba Adaś teraz za szeroko. Nie widziałem, ale chyba się zmieścił. Chyba tutaj nie będzie kary. Wracając jeszcze do punktacji, to mieliśmy Colse 110 punktów nad Nirionem, który jest drugi. Trzeci KRT biały, 330 punktów. 140 do Colsy, 30 do Niriona. Poza podium... Uj, tutaj Adaś trochę wyjechał. Trochę nim tutaj zarzuciło. Trochę tutaj tańczy. Oj, oj, oj! To będzie strata kilku sekund z tego, co widzę. Dalej mamy Atera Wierzbita. Z tą samą ilością punktów mamy Spikwera. Za nimi jest na szóstym miejscu Paput. Traci do nich 64 punkty. Następnie jest Dave, 21 punktów. Ósmy jestem ja, KRT Chlebak, 195. Dziewiąty KRT Daku, 170. I stawkę zamyka Adaś Kaniecki z liczbą punktów 148. No tutaj nam Spekur został z tyłu i to widać teraz dużą przewagę Adama Kanieckiego nad nim. Aż 13, ponad 13 sekund straty Spekura do siódmego Adama. No musi teraz nadrabiać. Tutaj kara u Dacha. No ale Piotruś tutaj pomalutku już 2 sekundy się zrobiło, proszę. Świetna jazda Piotra. Ziarnko do ziarnka. No zobaczymy, Piotr już tutaj powoli poniżej dwóch schodzi. Małą łyżką. Świetnie, świetnie. No Piotr jest mocnym zawodnikiem. Bardzo ostatnio pojechał dobry wyścig w GT World Cup. Dobrze powiedziałem, Adam? GT Fusion. To już cię muszę poprawić, jeżeli o to ci chodzi. Nie. Chodziło mi właśnie tutaj tydzień temu. Fantastyczny wyścig na Red Bull Ringu, grupą trzecią. Świetnie, świetnie. No bez przygotowania... zbędnych treningów, jak on to mówi. Siada, jedzie, robi wynik. Nirion niestety nam tutaj wyjeżdża, widzę. Zaraz na pierwszym zakręcie na nawrocie. Troszkę tutaj zatańczył. Oj, widzę, Michał tak samo. Również kiepskie wyjście. No i Clarence. Clarence, proszę państwa, skakuje nam na czwartą pozycję. Oksasimo zaraz za Michałem, który tutaj nam stracił. No, tutaj jest ciekawie. Trzech zawodników daleko siebie. Stawkę prowadzi Clarence, ale Michał coraz bliżej. Naprawdę szybki jest ten Beetle. Czy to wykorzysta na tej prostej, na tym hamowaniu? Obawiam się, że nie. Jest zbyt daleko. Nie będzie ryzykował. No, tutaj ładnie widać jeszcze, że ale tam był uścisk Simo. No, Adaś też, kurczę, trochę tutaj tańczy. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Beetle kolejny raz ma problemy w tej sekcji, tutaj ten drugi sektor. Oj, przestrzelone hamowanie u Clarence'a. Szeroko, szeroko, widzę, właśnie. No, niby tym sposobem nabierze prędkości, dalej zachowa swoją czwartą pozycję, ale musi uważać, bo to może się skończyć dla niego źle. Zbyt szeroki wyjazd, tam może opony staną się zaraz brudne, to już nie będzie tak... Nie będzie tej przyczepności, będzie tracił. No, tutaj ta linia wyścigowa na deszczu jest ciut inna, ciut bardziej okrągła niż ta, którą kierowcy starają się jeździć na suchym torze. Lecz, no, takie wyjazdy mogą ich kosztować pozycji. Zawsze ktoś tam może, jak się to mówi w żargonie motocyklistów, wejść pod łokieć. Ale na razie Clarence zachowuje swoją pozycję. Ma ponad sekundę przewagi nad Michasiem, więc na razie jest jeszcze bezpieczny. O, co tu się stało? Nagle przed maską Adama Kanieckiego znalazł się Simo. Musimy zobaczyć na powtórce, może to się uda. A, to miał przygodę. I dlatego tak to wyglądało.
Spekuer nam niestety wypada na chwilę poza tor. Dobra, pogubiliśmy się z tymi powtórkami niepotrzebnie, tutaj się bawię. Wróćmy do Spekuera, bo tak, on tam miał wyjazd. Miał 11 sekund tylko straty. Zrobiło się znowu 14. On walczy z tym samochodem, widać, że to nie jest prosta jazda. No, robi co może. Ogólnie jestem bardzo zdziwiony, że tak mało kierowców zdecydowało się na te samochody z silnikiem umieszczonym centralnie, jak właśnie Audi, jak Huracan, jak chociażby Porsche. Nawet Honda NSX potrafi szybko pojechać, co udowodnił właśnie SRC Kamcio ostatnio tydzień temu w GT World Cup. Także no, troszkę jestem zaskoczony tymi wyborami. No to znaczy, ja to mogę to wytłumaczyć w ten sposób, że no te auta nie są proste w prowadzeniu i być może zostali zniechęceni przez to, a wiedząc, że będzie jeszcze deszcz, no. No ale mimo wszystko w deszczu to się fajnie prowadzi i to jest naprawdę najlepszy umieszczonym na środku silnikiem. Naprawdę daje dobrą przyczepność. W zakrętach najlepiej się trzyma, więc tutaj jest klucz tego, no ale wiesz, każdy wybiera swój samochód, w którym czuje się najlepiej. I też to może być plus tego, no bo jednak czujesz się dobrze, jedziesz swoje, jedziesz pewnie, nie? A tutaj jakby ktoś wziął sobie tego MR-a, mógłby walczyć z tym autem i z samym sobą i to by się źle kończyło. No tutaj Michał troszkę tak bokiem, troszkę tak driftem. Simo również. Tutaj dachu czuję już presję, mi się wydaje, teraz zaczyna popełniać błędy. A Piotr spokojnie. No Piotr to jest stary wyga, myślę, że Piotra nie poniosą emocji, jestem praktycznie tego pewny. Zobaczymy jak dachu, no chłopak jest jeszcze młody, jest na pewno bardzo utalentowany, bardzo szybki. No 15 lat, no ja w jego wieku jeszcze nie startowałem, nie miałem nawet w głowie takich rzeczy, dlatego bardzo podziwiam tutaj Oliwiera, że trzyma fason, trzyma poziom. No zobaczymy, ma kawał trudnego sprawdzianu przed sobą. Dokładnie to w sumie za sobą. Zobaczymy, Piotr na pewno będzie tutaj wywierał presję, ale myślę, że Piotr weźmie raczej sobie tutaj, zostawi temat wyprzedzania, myślę, na prostą startową. No, ale tu już pierwszy błąd się wkradł, dachu troszkę szeroko. Ja bym tu zaryzykował strategię. Piotr mi się wydaje spokojnie, daje jechać przodem dachowi, a oszczędnie sobie tutaj z paliwem radzi, więc to też może być dobry moment. To będzie skutkowało lepszym wyjściem z pitu w późniejszych fazach jego zjazdach, więc myślę, że to jest klucz też. To jest długi wyścig, nie ma co szaleć, dopiero szóste kółko z 32, więc jest jeszcze daleko, daleko do końca. Może zostawmy tu chłopaków razem, widzę, że sobie będą razem tutaj radzić, pomagać. To znaczy bardziej pomaga tutaj dachu Piotrowi niż drugą stronę. Tutaj szeroko pojechał, to może się skończyć karą dla dacha. Zobaczmy jak miejsce trzecie, czwarte. No Nilion traci dużo, to już 12 sekund do Piotra. Michaś nam delikatnie uciekł, delikatnie, no aż 7 sekund nad Simo. Simo do tego 6 sekund nad Adamem Kanieckim, no i raczej Adam Kaniecki bezpiecznie 11 sekund przewagi nad Spekuerem. Ta stawka już nam się tak wyklarowała delikatnie. Clarence również 8 sekund nad Nirionem, start do Niriona, 5 sekund przewagi nad Michasiem. No, zostaje nam na razie tutaj raczej jako danie główne taka walka Piotra i dacha, zobaczymy. Na razie panowie jadą na spokojnie. Piotr ma troszkę więcej paliwa zaoszczędzonego, z tego co widzę. No tutaj Spekuer już troszeczkę lepiej, 10 sekund z hakiem, więc wziął się do roboty. Warto w sumie powiedzieć, że dachu i Piotr aktualnie jadą w jednym zespole, są partnerami zespołowymi. Może jakiś Team Orders będzie tutaj grane, może będzie walka, no zobaczymy.
No, więcej tu ma zaoszczędzonego tego paliwa, Piotr, to już jest widoczne. Więc spokojnie robi swoją robotę. Nie podpala się. Zobaczmy tutaj, jak wygląda dalsza część stawki. Dalej bez zmian. Niren już 13 sekund do Piotra. No, Piotr jest bardzo szybki na deszczu. Auton w pewnym dużym sensie na pewno mu pomaga. Clarence 7,8 do Niriona. 9 sekund nad Michasiem. Michaś bezpiecznie 9 nad Oxo Simo. No, Simo już traci, w sensie ma przewagi 2,5 sekundy nad Adamem Kanieckim. Zobaczymy, czy tutaj Adam będzie w stanie się zbliżyć jeszcze do Oxo. Jak myślisz, jak tutaj chłopaki będą rozgrywać? No, to wszystko jeszcze jest przed nami, to jest dopiero, no, 7. krążenie, więc nie ma co już mówić, przesądzać. Tu nawet Pekur, mi się wydaje, będzie walczył o jakieś tam lepsze tak, lokaty. No tutaj Simo troszkę wyniosło. Pekur konsekwentnie tą stratę zbija w dół. No już 2 sekundy znowu uciekły. Więc czuję, że się poprawia. Sam pewnie już poczuł ten grip. Czuję się pewnie, więc może sobie pozwolić na więcej. A mi się wydaje, też kluczem tutaj jest na jak najmniejsza liczba błędów i to będzie skutkowało jakimś dobrym rezultatem. Tutaj widzę dachu sekundę przewagi nad Piotrem. Delikatnie tą presję zdjął z siebie, ale ona dalej czyha na nim, dalej musi się pilnować, bo Piotr nie wybaczy błędu i przede wszystkim Spa również tych błędów nie wybaczy. Już mieliśmy w picie Clarence'a, mieliśmy już w picie Spekuera. Teraz z dachu troszkę szeroko wyjeżdża. Zobaczymy, jak to dohamowanie tutaj, no, trochę stracił. Tak. Dokładnie tutaj Piotr, lepsza linia jazdy, wykorzystuje to. Znowu się zbliżył, już tylko 3 dyszki do dacha. Oj, dachu buja tutaj autem strasznie lewo, prawo. No musi uważać, to może też odbić się na jego ogumieniu. Zobaczmy, jak to u niego wygląda. No jest to w sumie na tym samym poziomie, co u Piotra. Piotr ma tylko prawą przednią oponę troszeczkę lepszą. No ale to ten stan paliwa naprawdę dla mnie jest imponujący u Piotra. No Piotr, Wielka Brytania, niedaleko Szkocji, a wiemy, że Szkocja słynie tutaj z skąpstwa, że tak pozwolę sobie zażartować. No zbliżył się na hamowaniu nam Piotr, tutaj później troszkę złamał. Zobaczymy. Jest blisko. No jestem ciekaw, czy tutaj na dohamowaniu się skusi. Trochę dachu delikatnie odjechał. No może Piotr jest w dobrej pozycji, wiesz, trenuje gdzieś tam w tej Anglii, jak tam ma taką pogodę jak teraz. No. Więc ma szansę sobie tam potrenować. Czuje się w tym jak najlepiej, jak ryba w wodzie. Może dosłownie sobie najwięcej pozwolić. No to dachu znowu ciut lepsze wyjście. Znowu ładnie Orusz i teraz Ray Dillion pokonany również praktycznie bezbłędnie przez obu panów. Także no, będzie ciekawie. No ale tutaj kara. Zbyt szeroko. To już która z kolei kara chyba. Piotr w ogóle tutaj kary nie miał, więc super jazda, czysta jazda u Piotra. Piotr tutaj widzę pełny hamulec, wykorzystuje 100% nie tylko gripu, ale i możliwości hamulca i tego ABS-u. Tutaj chłopaki teraz jeżdżają nam w dół, zobaczymy, może na hamowaniu Piotr znowu się delikatnie zbliży. Już ma 15 sekund przewagi nad Nirionem i Clarence zbliżył się na 5 sekund do Niriona. Ojojoj, czy tutaj coś się nie działo z Oxo Simo, bo tu widzę Clarence 23 sekundy przewagi nad Oxo.
No, możliwy by tutaj wyjazd. Może ominęliśmy to, ale tutaj żadnych uszkodzeń, więc jest okej. Okay. Kontynuuję swoją jazdę. Ale Simo, mówiłeś o Michasiu, tak? Czy to było tylko Simo? Simo, okej, okay, ale Michaś jest uszkodzony przód i lewe przednie koło, więc gdzieś musiał zaliczyć jakieś pobocze, ewentualnie Zgadza bandę. się. Tutaj widzę dalej 2,5 sekundy Simo utrzymuje nad Michałem. Pytanie, na ile te uszkodzenia są poważne, żeby kontynuować wyścig? No i też nas ominęło, jak Speckurs znalazł się przed Adamem. To też musiał tu coś się wydarzyć. Skupiliśmy się strasznie na tej pierwszej dwójce, bo tutaj naprawdę jest walka. No 0,2, o, już tutaj Piotr wręcz był na wysokości zderzaka. 0,1, zobaczymy, zobaczymy. No, Piotr chyba postanowił wziąć w swoje ręce robotę i sprawy i teraz postanowił wziąć to pierwsze miejsce dla siebie. Czuję, że ma lepsze tempo i mógłby odjechać, no ale czy się uda? Tutaj jest mocne hamowanie, trzeba uważać. Tutaj jeszcze dachu zbijał tą karę, więc to też utrudnienie dla Oj, Adam Piotra. Kaniecki na bandzie. Adam Kaniecki niestety na bandzie przed trzecim sektorem. Ajajaj. No nie uszkodził chyba pojazdu z tego co widzę, bo tutaj zderzak i lewe tylne koło również było już wcześniej uszkodzone, ale szkoda, szkoda, kurczę, tym bitem naprawdę, Adaś, świetnie tam, no dobrze jechał tam, był w stanie z chłopakami nawiązać walkę. Straszna, straszna szkoda. No No i szkoda, szkoda. Spekuler, cichy. Taki nasz zabójca, 5 sekund cały czas podbiera tak delikatnie łyżeczką te sekundy. 5,3 do Michała, Michał 3 sekundy do Simo, Simo 26 do Clarensa, no i Clarens spokojnie, troszkę tutaj szeroko wyjechał, jeszcze zbija karę. Clarens już 4,7 do Niriona, czy Niron tutaj popełnił jakiś błąd, bo ta przewaga widzę drastycznie spada, dziś 0,1 sekundy co chwilę. Może tutaj na Oruż delikatnie. Może go na Rajdlio nie wybiło, ciężko mi powiedzieć. No tu widzę dalej niezłomnie Piotr i Dachu. Dachu i Piotr. Będzie ciekawa walka. Dziesiąte kółko. Chłopaki praktycznie łeb w łeb jadą. No do hamowania. Piotr troszkę asekuracyjnie, ale jednak ten Apex lepiej złapany. Zobaczymy. No będzie ciekawy wyścig u chłopaków, to na pewno. Adam Kaniecki już w pit stopie. No i Spekuler 4,7 do Michała. Szybka wymiana gumienia, dotankowanie, prawdopodobnie do pełna lub zobaczymy, jeszcze naprawił, nie tylko Simo ma. 78%. Sprawdzam tutaj jeszcze opony i widzę, że Clarence ciut lepsze tylne niż Nirion. Chłopaki z przodu Dachu i Piotr. Piotr ma ciut lepsze przednie opony. Zobaczymy, jak tutaj z pitstopami chłopaki pojadą, czy na 3, czy może zaryzykują na 2. Adam Kaniecki już wjechał z pitstopu, naprawiony, świeżutki, umyty. No ale duża strata teraz, 31 sekund straty do Spekwera. Spekwer fajnie tutaj się pozbierał. Już tylko 3 No, sekundy do Spekuler Michasia. Jak killer jedzie, jedzie po nie? swoje, Pewno. jedzie jak killer. I warto wspomnieć, że ma lepiej utrzymane opony. Adam, przepraszam, jeden Michas. Ma uszkodzony przód, uszkodzone lewe tylne koło. Z przodu mamy Oxo Simo. Simo bez uszkodzeń, ale jednak ten samochód ma troszkę te tylne opony w gorszym stanie. Przednie również, lecz ta różnica bardziej dotyczy tyłu. Te tylne opony są wyraźnie, wyraźnie lepsze u Michała. No i Clarence. Clarence cichutko, cichutko. Już 3,3 do Niriona. No a Może tutaj na nasi. szybko, z przodu zobaczmy dalej, w tym samym miejscu Piotr i dachu, nic się nie zmienia. Chłopaki wykorzystują 100% toru, 100% samochodu, 100% swoich możliwości, naprawdę 32 kółka. Zobaczymy też, jak psychicznie to uciągną. Łatwo się mówić, wiesz, siedzimy na kierownicy, sobie jeździmy, no ale jednak warto pamiętać, że męczy to psychicznie. Trzeba być skupionym tutaj na 120%. Nie jedziemy na 5 kółek. 32 okrążenia to jest naprawdę dużo. Łatwo wpaść w taką monotonnie, w taki automatyzm, który potrafi tutaj płatać figle. Tak, trzeba mieć skupienie do końca, od początku do końca. I jak tych Oj, błędów jak Spekuler najmniej. popełnił błąd, widzę, 13 sekund straty do Michasia. Ach, znowu gdzieś tutaj musiał mieć wyjazd. Nie wiem, może Nie uda wiem, nam czy się to uchwycimy. zobaczyć. No właśnie, oby się nam udało, bo kurczę,
wbrew pozorom dzieje się tutaj teraz na tym torze dużo. Niestety to ta powtórka nie wystarczyła nam. Znowu zaspaliśmy. Kurczę, spekuler no naprawdę ma taki mocno słodko-kwaśny sos. Z jednej strony potrafi pojechać naprawdę, naprawdę świetnie, odrabiał konsekwentnie do Michała, a z drugiej strony, kurczę, takie drobne błędy, drobne detale, no ale to wszystko powoduje, no, końcowy rezultat. Michaś 5 sekund do OXO. Troszkę tu chyba OXO uciekł, z tego co pamiętam, ta strata była mniejsza. Clarence 2,6 do Niriona. Znowu delikatnie Clarence tą łyżeczką podebrał z tego kociołka zwanym czasem. Może nam się tu klarować, myślę, druga para do walki. Piotr, tak właśnie Piotr, nam tu się tak klarują takie pary, tak jak mówisz, Piotr, Dachu z Piotrem, Nirion z Clarence'em, tu jest też w miarę blisko. Potem Simo. No tutaj już troszeczkę dalej ten Michaś, ale też można powiedzieć, że są w miarę blisko i też mogą sobie tutaj powalczyć w jakimś tam okresie czasu. Spekler chyba kolejny błąd, bo widzę już 23 sekundy do Michasia, ale bez uszkodzeń. No na samym końcu Adam, jak na razie 12 sekund straty do Speklera, ponad minuta i 30 sekund straty do pierwszego Dacha. No, tu zamiata tyłem, strasznie tutaj się widzę prowadzi ten Beetle, jak widać to nie jest proste. No, krótki samochód, turbo doładowany. No, na pewno jeden i drugi aspekt na pewno nie pomaga w prowadzeniu w takiej pogodzie. Zobaczmy jak to wygląda wyżej, OXO 31 do Clarence'a, Clarence już 2 sekundy do Niriona. Oni robią tutaj delikatnie bokiem. Oj, tutaj Piotr coś tutaj delikatnie zwolnił, już 2,3. Niezbyt dobre wyjście tutaj z Raidiliona musiało być, bo tak widziałem, delikatnie tą tarkę zahaczył. Dachu na tej prostej ładnie uciekł, 2,7. No, Piotr tutaj, kurczę, Piotr skała, Piotr opoka, ale też nie obyło się bez błędów w wyścigu. Nie jesteśmy jeszcze w połowie. Dachu na razie wykorzystuje sytuację i ucieka na 3 sekundy już. 3 sekundy, tak. I mimo tutaj wszystko, widzę mimo wszystko nawet. Znowu 8 sekund, kurczę, Adaś, co tu się u Spekulera musi dziać? Zostańmy może chwilę przy Spekulerze, bo widzę, że to jest drugi albo trzeci błąd na przestrzeni paru okrążeń. Tu już Adam Kaniecki powoli dochodzi, 4,4. Michał, widzę 6 sekund do zjeżdża, OXO. Zjeżdża Spekler, może czuje, że opony już nie trzymają, chociaż one w takim złym stanie jeszcze nie są. Można by było jeszcze pojechać, no ale on tam wie lepiej. My to sobie tutaj siedzimy elegancko na fotoliku i sobie tylko gdybamy. No nic. Dokładnie, warto podkreślić słowo elegancko. Pełna kulturka. Nirion już ma poniżej 2 sekund na sobie Clarence'a, na swoich plecach. Piotr odrobił 0,3, ale tutaj no dalej Dachu się dobrze trzyma, jedzie swoje, no jest tutaj młody, dobry w deszczu, trzeba powiedzieć, konsekwentnie radzi sobie, trzyma Piotra, no nie daje się, nie pęka. Spekuluj, 11,5 sekundy do Adama. Adam 35 do Michała, no Michał 5,3 do OXO, ciut odrobił. Clarence cały czas 2 sekundy nad Nirionem. No teraz tej kamery właśnie widzimy, jak Nirion dosłownie tańczy po całym torze. Próbuje utrzymać się w torze, ale jest bardzo ciężko. No i Clarence 1,7. Zaraz będzie 1,6 prawdopodobnie. Może się uda, może nie. Na dohamowaniu. To jest przewaga właśnie MR-a w tym momencie na tych szybkich zakrętach. Już widzimy w lusterku, coraz bliżej zbliża się Clarence. 1,2. No, cierpi tutaj Nirion. To może być kwestia też opon. Zobaczmy, jak wyglądają opony u Clarence'a.
No są Lepiej, troszeczkę lepiej lepsze, ma. tak. Lepsza przyczepność, lepsze będzie wyjście. Tym bardziej jest na tym właśnie w tym samochodzie Porsche, który jest umieszczony, ma silnik na środku, umieszczony silnik na środku, więc to jest naprawdę pozytywna sprawa. No, ale tutaj też było nieciekawie. Bardzo tutaj ślizga go. A i Szeroko. Clarence szeroko, będzie kara. Kolejna, już pamiętam, Clarence jedną miał. No i tym No i traci, sposobem traci. traci, bo już jest 1,5, a był jeden koło sekundy z hakiem. Tutaj widzę, Michał odrobił blisko 2 sekundy do OXO, już tylko 3,4 straty. Z tyłu mamy Adama i Spekuera, dzieli ich 12,5 sekundy. Spekuer, dwusekundowa kara, będzie na pewno ją zbijał. Nie ma w sumie wyboru, ale 2 sekundy to trochę nam tutaj nabroił. No, Piotr znowu się zbliża, tam było 3 sekundy, już teraz tylko 2,4 sekundy, więc pomalutku znowu. Oj, a tutaj jechało bokiem, autko, trzeba było to kontrować. Szybka kontra Piotra i udało się wyprowadzić z poślizgu, super. Nirion 1.6 nad Clarensem. No, jeszcze parę kółek i będziemy mieli. Tak patrzę po czasach, to bardzo, bardzo zbliżone. Nie widać, żeby to zużycie aż tak bardzo grało rolę u Clarensa. Cały czas 44 regularnie, 45. Simo troszkę brakuje, w sensie, przepraszam, Nirion troszkę nieregularnie na 9. Miał 47, na 10 46, 11 45, a dla odmiany na 8 44. Tak trochę delikatna rozbieżność po sekundzie na kółku. No i coraz bliżej, już tylko 1,3 sekundy, 1 i 100, 1 i 100 nadal, troszeczkę odjechał. Teraz tutaj wkradła się moc u Nieriona, szybszy na prostych. Poczuł ten wiatr w to potężne skrzydło Mercedesa. No ale A znowu tutaj po widzę. zakrętach będzie coraz bliżej Clarence. Tutaj Michał, kurczę, z 6,6. Pływa ten samochód. No, znowu taki gorszy okres w tym wyścigu dla Michała. Może zobaczmy co u Michała. Świetne malowanie, nie wiem czy zauważyłeś. Bardzo mi się podoba malowanie Michała i Adama, bo oni są prawdopodobnie, jeżeli dobrze mówię, tak? Są razem w jednym teamie. Jak skomentujesz, Jack Daniels? El Dobra reklama, Chapo nie? Escobar. Dobra reklama. No tu Jack Daniels powinien sypnąć groszem i to takim niemałym. Ale O. też bardzo fajna rejestracja Escobar i tutaj widzę El Chapo. Aż podskoczył Nawiązania. z radości. Tak. Kurczę, tutaj no Adam Kaniecki znowu tak delikatnie bokiem, znowu tak driftem. Spekuer 12,4 trzyma się tam z tyłu, dachu dalej. 2,6 przewagi. Już tutaj te tempo ustabilizował. Piotr trochę zwolnił, ale jednak ma znaczącą przewagę paliwa Piotr. Myślę, że to może być nawet 1,5 kółka różnicy. Opony zachowane w bardzo zbliżonym stanie. Piotr musiał teraz. Chociaż nie, poczekaj. Ciut lepiej przednie opony ma zachowany Piotr, ale ten tył troszkę bardziej został zużyty. No, Nyrion 1 i 3 nad Clarensem. Tutaj szeroko. Obaj panowie, taka linia typowo deszczowa, No, ale okrągła, tutaj szeroka. szeroko dachu, tutaj straci na pewno i też opony już brudne. Będzie musiał delikatnie teraz na tym zakręcie się zachowywać. I już No i Piotr robił tutaj sobie, Piotr. tak, już tylko 1,81, więc odrobił To szybciutko, naprawdę ponad szybciutko. sekunda prawie, popatrz. Tak, Znowu trzeba sekunda tam było. uważać. No tu się wkradł błąd w dacha, więc Piotr wykorzystał to z zimną krwią. Clarence 1,8 nad Nirionem. Nirion na razie kontroluje tutaj. No i OXO znowu tutaj. Michał odrobił 2 sekundy. 4 i 3 straty do OXO. OXO już 44 sekundy do Clarence'a. No tutaj Simo troszkę bokiem. Michał również nie pozostaje dłużny i również tutaj wchodzi z kopyta bokiem na nawrót w drugim sektorze. Spekuer odrobił 0,4 do Adama Kanieckiego, ale dalej niestety na tym ostatnim miejscu powoli, powoli tą karę zbija. No i dachu poniżej sekundy. Grubo nawet poniżej 0,8. Piotr, dobre wyjście, zobaczymy.
Oj, tutaj szeroko jest błąd speakera. Speaker znowu wyjeżdża, traci. Ach, tak, uderzył w bandę, to jest. To znaczy, mi się wydaje, tu nie było jako tak uderzenia, ale zbyt O, szeroki oparł się po wyjazd. prostu. Tak, Nie ma obusiłam. uszkodzeń, no ale to już to jest znowu następna strata. Kurczę, szkoda na bardzo Spekwera, no. Tutaj Michał też trochę tańczy, 4,2 do Simo. Simo też. No, już opony mocno dają sobie znać. Tutaj Clarence spokojnie, 1,3, 1,4. No i Piotr, sekunda do dacha, zobaczymy sam na tej długiej prostej. A tutaj właśnie patrzył Clarence'a, włączona trakcja, to też jemu na pewno pomaga. Może jest ciut wolniejszy, no ale jest pewniejszy w zakrętach i w hamowaniach. A Nilion? Chyba bez trakcji, nie, również ze z trakcją. Może sprawdźmy, kto jest tutaj bez trakcji. Piotr bez trakcji, Dachu bez trakcji. Zobaczmy jak Simo. Simo ma włączoną trakcję. Również Michał z trakcją. Nie, Michał bez. Przepraszam. Adam Kaniecki z trakcją. I Speker na 8 miejscu bez. No, może jeżeli miałby włączoną na trakcję, to by mu to uratowało życie. No a w tym momencie naprawdę duża strata. Już 23 sekundy do Adama i aż ponad 2 minuty do Dacha. No naprawdę tutaj jest duża przewaga Dacha nad ostatnim Spekwerem. No, powoli będziemy się zbliżać do połowy wyścigu. Jak na razie 13 okrążenie. 14 tutaj z przodu u Piotra i u Dacha. W dalszym ciągu Piotr na drugim miejscu, Dach z przodu. 1,2 sekundy przewagi nad Piotrem. No ale Piotr spokojnie, on ma tego paliwa naprawdę fajnie zaoszczędzonego. No to już taka robi się prawie ćwiartka. Zobaczmy, jak dalej wygląda. No, Piotr faktycznie sekunda. Nirion 1-1 nad Clarencem. No, Michał traci 3, przepraszam, 4,6 do Oxosimo. No, tutaj Clarence powoli się zbliża. Może będzie atak. Może zobaczymy jakiś atak. Może pojedziemy Adam z Kaniecki był w kamery. boksie przy okazji. Widzę naprawiony samochód, dotankowane paliwo, zmienione opony. To jakby się szykował Clarence na Niriona. Powoli sobie coś tutaj buduje, jakąś tam ustawienie do Niriona. Może gdzieś tam następne parę zakrętów i będzie próbował. Może jeszcze nie teraz, może nie na La Source, może po Oruż na prostej i do hamowaniu. Zobaczymy. A tutaj jednak fajnie odjeżdża ten Mercedes. Jest naprawdę mocny. O, tutaj Tutaj Zig szeroko, Czacho zadał nam szeroko. pytanie, co się stało Spekwerowi. Zig Czacho, już ci odpowiadamy. No, mechanicy trochę dali ciała z oponami, trochę dał ciała tutaj Spekwer, parę błędów się wkradło. Troszkę tutaj nam potańczył, trochę wyjechał za tor. Z tego, co policzyłem, to trzy albo cztery wizyty miał niezapowiedziane poza torem. Jeden bączek lub dwa. Tutaj widzę i Nirion z problemami tak na szybko, i Clarence też delikatnie wyjechał. No, Spekwer trochę popełnił błędów, miał nadmiarowy pit stop na drugim okrążeniu, z tego co pamiętam. Uszkodzony samochód, musiał zjechać, Clarence również. Oj, tu No znowu i tutaj szeroko. Popatrzmy, znowu Speckler znowu Spekwer, kurczy, no, jakby ajaj, wywołany. wywołany do tablicy, no, dokładnie. Tak. I tu Adam Kaniecki już po sekundzie bierze, ma świeże opony, Odrabia, a też odrabia. niestety odrabia, ale ma też więcej paliwa. No nie wiem, no może to paliwo jakoś pomaga temu pojazdowi się lepiej trzymać, co wątpię, no bo jednak spekuluje połowa paliwa mniej, tam na prostej będzie uciekał. Michał, 6,4 do Okso. No tutaj pogoń właśnie Adama za Spekwerem. Zobaczmy jak tam Clarence, bo też to Tak, i było popatrzmy blisko. szybko na Clarence'a. Tak, Nirion popełnił Tak. błąd, tak byś Adam... Tu będzie po wewnętrznej wchodził. Super. Tak, będzie, Czy wchodzi! to się uda? Odpuszcza jeden. Tu nie czuł się pewny. Tu by się to skończyło pewnie jakąś kraksą albo i wyjazdem, szerokim wyjazdem. Puszcza go przodem. Wykorzystuje to Clarence. Jakby dziękuję za prezent. No tutaj Nirion bardzo, bardzo wcześnie zahamował. Oj, tutaj nam aż tabliczki leżą. Ktoś tutaj sfofanował troszkę.
No ale tutaj już chyba opony są w ciężkim stanie. Widać te opony jednak bardzo sfatygowane. To się odbija na jego tempie, pewności siebie. O, widać tańczy to auto. Nawet tutaj chyba ta trakcja nie daje mu wiele, nie daje pomocy. I teraz będzie chyba... Może jeszcze pojedzie chwileczkę. Tamtego paliwa jeszcze ma może na dwa, trzy kółka nawet. Więcej, jeżeli dobrze tam liczę. Może jeszcze o, się... zjeżdża dachu! Może zjeżdża się... dachu i teraz Piotr, samodzielny lider. Piotr liderem. Wracając do Niriona, może uda się do pit stopu, tak, tylko tak spekuluję, ale może czuję się na siłach. No i Piotr będzie chciał zrobić przewagę. Tutaj Zik Ciacho napisał, że jest troszkę tutaj może nie z rozczarowaniem, ale z takim smutkiem, że Speker się tyle przygotowywał. No widziałem, stawiał pokoje, ćwiczył chłopak. Wyścigi są brutalne, no tak, z kobietami, no co tu dużo mówić. Nie no, oczywiście do Wójci Pięknej tutaj takie delikatne nawiązanie, oczywiście nie mamy tutaj nic przeciwko. Szkoda tylko tego, kurczę, wyjazdu, no wyjazdu w sumie, bo to nie było pojedyncze zdarzenie, bo naprawdę jak Spekuer jechał tutaj po tym pitstopie pierwszym, na drugim okrążeniu, to ale fantastycznie. Popatrzmy, teraz ci przerwę, bo właśnie mamy Clarensa. Dachu właśnie wyjechał przed nim z pitu i będzie walka super tutaj, bardzo blisko siebie, fajnie to wygląda. Szeroko troszkę tutaj Clarence, to może go kosztować, nie, jednak się uratował. Czy mu się uda utrzymać tą drugą pozycję dachowi? Chyba tak, jednak nie będzie tu ryzykował Clarence. Te jego opony też nie są w zbyt dobrym stanie, więc nie będzie tutaj ryzykował. Puszcza przodem dacha. No właśnie, o, tutaj jest uślizgiem. Fajnie widać, jaką rolę odgrywa tutaj paliwo od dachu, czy czwarte zbiornika mniej. Michaś w pitstopie, tylko 5% paliwa u Michasia. Ale tutaj szeroko, o Boże, czy to się dobrze skończy? No, spin! Spin Clarence. Uwaga, uwaga, dobrze, że tutaj się stał duchem, bo by było kiepsko. Nirion to wykorzystuje i wpada na trzecią pozycję. Ajajajajaj, no tutaj się teraz, tutaj pluje sobie w brodę Clarence, bo stracił świetną pozycję, odjechał Nirionowi, budował tam jakąś przewagę, trzymał się dacha, a w tym momencie na zużytym ogumieniu Nirion na trzecim miejscu, więc to jest dla niego super sprawa. Michał właśnie wjeżdża z pitstopu, zobaczmy jak, w jakim miejscu wyjedzie. Nie ma obok siebie kogokolwiek, więc spokojnie może się skupić na swobodnej jeździe. Tutaj Nirion bokiem wjeżdża nam tutaj chyba na kampus, jak się nie mylę. To jest ta sekcja. Ale tańczy ten samochód. No, ja bym tutaj już zjeżdżał. Tutaj to tragicznie wyglądają te z tyłu opony. Naprawdę są zużyte, mocno zużyte. Tego paliwa, no jeszcze ma tego troszkę paliwa, ale nie wiem, czy on traci teraz z tego tempa. Proszę zobaczyć, jak on wygląda, jak to wygląda. No super opanowanie, że on tam wychodzi z tych poślizgów, ale to jest... Tempo jest, na tym cierpi tempo, więc trzeba tutaj na to zwrócić uwagę. Nie ma co się katować. No tutaj Clarence znowu odrabiał, już z 8 jest 7,8. Piotr właśnie zjechał, zobaczymy co się teraz stanie, bo dachu dojeżdża do bus stopu. Tak, będzie tutaj teraz pokonuje. Tutaj wjeżdżał na start metę i zobaczymy gdzie wyjedzie Piotr. To może być ciekawa sytuacja. Dachu tutaj w sumie dużo nie stracił, więc może się znaleźć przed nim i to znacznie... Z lepszym. Piotr dalej w pitstopie wyjeżdża właśnie i zobaczymy, Nirion również zjechał. Tak, wyjeżdża Piotr. To będzie bliziutko. Ja tu ale jednak tak lepiej trochę. No tutaj gra trochę nam spotała figla z tą animacją, ale tu 40. No Piotr na pewno będzie pod koniec miał... zobaczymy jak mu pójdzie ze zużyciem, ale jeśli pojedzie tak jak w pierwszą część wyścigu, to powinien mieć ciut lepiej zachowane opony. Okrążenie więcej z tego co pamiętam. Dwa okrążenia więcej. No tutaj Piotr zalał mnie tego paliwa, jednak wiedział, że poradzi sobie z tym paliwem lepiej, więc stwierdził, że nie ma co lać pod korek. A że wyjechał praktycznie zaraz za dachem, więc może się skupić na tym oszczędzaniu i będzie też zyskiwał. No jeżeli Clarence znowu odjedzie dach, to. 40. To może być problem, ale zobaczmy, wrócimy do Clarence'a, tak. Nirion, tak, tak, tutaj po zmianie opon i Clarence, i Nirion. Clarence pełny zdecydowanie mniej paliwa, Nirion pełny bak, zgadza pełny się. Pełny bak, tak. No, ciekawie, zjeżdża Simo. Zobaczmy, w którym momencie
Będzie Michaś. Ja, Michaś jest zbyt daleko chyba, chociaż właśnie wjeżdża do bus Oj, stopu. Dachu, łapie nam sekundę kary. O, tutaj szeroko jednak nie udało się. Ale zobaczmy jeszcze raz Michasia, bo bardzo mnie to interesuje. Gdzie będzie Michaś? Ale wyjechał. Simo już właśnie wyjechał z pitstopu, a tutaj szeroki wyjazd Michasia. To też go będzie kosztowało parę dziesiątych. Tam właśnie widzimy, zanim Spekur właśnie pojawia się tutaj na następnym, pierwszym na T1, na zakręcie La Source. No a z przodu bez zmian, tak? Dalej Piotr. Dachu szeroko. To Piotr oj, wykorzysta. Dużo. Dachu, Piotr to będzie chciał wykorzystać. Zatańczył. Musi to Piotr wykorzystać, moim zdaniem tu jest szansa. Ależ tam dachem rzuca niesamowicie, zobaczymy no. 1/10 przewagi. Blanchimont troszkę tutaj dało popalić dachowi. Brudne opony. No i dachu, czy będzie defensywnie, czy tak półdefensywnie, zobaczmy. Defensywnie, no, defensywnie dosyć. Trzyma wewnętrzną, będzie tak tutaj troszkę wypchać Piotra. No zostawiam mu miejsce, ale tam a nie ma tego dużo, uwaga. Co? Uwaga, delikatnie Piotr, żeby nie przekręcił z gazem. Jedzie, dobra, spokojnie, jedziemy dalej. Nie ma się co podpalać. No tutaj była szansa Piotra, no ale jednak dachu ładnie się obronił. Naprawdę super, super defensywna jazda w wykonaniu dacha. Oj. Mój Piotr tutaj bokiem troszkę nam za bardzo na gazie. No, tutaj znowu i dachu on również delikatnie szykane ciut przestrzelił, ale nie stracił tam zbyt wiele, myślę, do zobaczmy, sekundy maksymalnie. Wygląda. No, dachu tutaj strasznie on to przecina. Tutaj będzie kara, kolejna kara. Powinien uważać na te wyjazdy. O, 2/10! To nie wygląda, wiecie, jakby to powiedzieć, zbyt fair jazda w tym momencie, bo chłopak się stara z tyłu Piotr, a widząc to przed sobą, no też może się frustruje. Tutaj widzę, Michaś troszkę pływa, Simo jest ok. Clarence poniżej 3 sekund do Niriona. No Nirion teraz z problemami na Raidilionie i teraz wyjeżdża na Camel Strait. Zobaczymy jaka to będzie z prędkościami. 3 na godzinę szybsze tylko Clarence, troszkę miał lepsze wyjście, ale złapał troszkę pobocze, ajajajajaj. No i Nirion troszkę odskoczy. Nie przystrzelił nam tutaj La Combert, jak się nie mylę, ta sekcja się nazywa. No i zbliża się tutaj znowu Clarence do Niriona, 2,4, ale to trzeba delikatnie z tym gazem. O, tam szeroko chyba wjeżdża Nirion. To był szeroki chyba wyjazd, jeżeli dobrze widziałem. Tak, jest kara. Tak. No i Clarence za nim, zobaczymy, no panowie dzisiaj mają wieczór we dwoje, można powiedzieć. Stawka nam zamyka Adam, 12 sekund do Spekwera. No Spekwer tutaj sobie teraz chyba złapał tempo już jakoś spokojnie, tam 46, 46, 44, najlepszy jego czas. Aj, delikatnie tutaj trawę złapał, nie wiem czy zauważyłeś. Tak, to się może źle skończyć, uwaga. Do tablicy. No nie ma uszkodzeń, ale tu było bardzo blisko, tam obcierka dosyć potężna. Mechanik nie będzie zadowolony, czy nawet powiedzmy lakiernik, tam chyba nie ma uszkodzeń jakoś takich mechanicznych, czy tam uszkodzonej karoserii. Na pewno przetarta i to porządnie. No, tam trochę zdjął tego lakieru, oby mu to pomogło z prędkością. No, nie jest to wieczór Spekwera. Zmniejsza wagę, tak? Zmniejsza wagę, sprytnie. Sprytne, tak, sprytna zagrywka. Szkoda, naprawdę, kurczę, Spekwer miał to tempo po tym pierwszym, że tak powiem, nadmiarowym pitstopie. No ładnie tam chłopak szedł, trzeba przyznać. No, Clarence jest poniżej 3 sekund do Niriona, ale Nirion łapie tą szykanę bardzo ładnie. Clarence również. Piotr delikatnie bokiem, ale chyba nie stracił tutaj. Nie stracił, wręcz można powiedzieć nawet lepiej wyszedł od dacha. Tutaj właśnie obserwuję jeszcze Michasia, tak ci przerwę. I też miał tutaj szeroki wyjazd, no ale jakoś sobie tutaj poradził. Opanował tak, samochód. Ten bit, no,
Ciężko, ciężko tam pewnie musi walczyć na żyletki z tym Beetlem. No, turbo doładowany, krótki samochód. Oj, no, to wynosi nam szeroko, tutaj to będzie Michała. błąd, jest błąd i A, jest spin. spin. Zobaczymy, na ile A, dojedzie spekul, tutaj już spekulę. tak. Coraz bliżej, uwaga. I I właśnie go spekłek. Wyprzedza. Właśnie wyprzedza Michasia na szóstym miejscu. Tak więc jeszcze nie wspominaliśmy o tym, ale wytrwałość i jazda jak najlepiej tutaj będzie skutkowała dobrym wynikiem. Nie ma się co podpalać, Ajajaj, nie ma co rezygnować z walki, bo to naprawdę jest długi wyścig. Przypomnę tylko, że Speker był na ostatnim miejscu, a teraz już jest na szóstym, więc to wszystko się zmienia w kaleidoskopie. Piąty Nismo, 27 sekund straty Spekuera do Nismo, no ale nie mówmy hop. Zobaczmy, co tam właśnie u Clarensa. Troszkę no tutaj odskoczył mu tutaj Nilio, odskoczył, tak, 4, ponad 4 sekundy, 4,8. No pamiętam, że tam miał za Camel Straight troszkę delikatnie przeszarżował. No delikatnie, naprawdę, nie było tam spinu, po prostu ciut szeroko wyjechał, no i to też tam mogło zaważyć, ale tutaj widzę Nirion znowu tak delikatnie poślizgiem. Tak, tak, tam jechał prawo-lewo, ale opanował. Oj, tutaj też delikatnie trzeba w tej sekcji. Może wróćmy szybko do Piotra i do Dacha. Co tam u nich? Co tam słychać, panowie? Spokojnie, tak, Piotr, dalej. 1,7. Do tego paliwa on miał mniej. Czy teraz to się wyrównuje? No nie, on tutaj nie oszczędza, Piotr, w tym momencie, bo jest jednak zbyt daleko od Dacha, więc nie ma szans, żeby tutaj się złapać w tunel aerodynamiczny. Robi co może, widać, że walczy z tym autem, chce się zbliżyć do tego pierwszego zawodnika, ale jednak odjeżdża już 1,8, 1,2, 1,8, 200, 1,8, 500. No tutaj nadrabia troszkę w tej sekcji dachu. Mi się wydaje, że tutaj jest szybki. Czuje się pewnie. No chyba też usłyszał nas i już nie popełnia tych błędów, nie wyjeżdża zbyt szeroko. No a tutaj stracił, widać. Może i boi się i chce jechać równą linią. Tam te cięcie jednak nie wyglądało to zbyt fair, więc odpuścił, a to kosztuje czasem. A Piotr spokojnie znowu małą łyżeczką dojeżdża, tu troszkę znowu stracił, ale to może być tylko inna jazda, inna linia jazdy. Świetne opanowanie. No lepsze tutaj było wyjście Dacha, no ale jednak zobaczymy, co dalej będzie. Tutaj bardzo blisko Apexu. Świetnie się przykleił Piotr, to będzie dobry czas. Tak, tu już się poprawił czas. No podgryza tutaj małymi gryzkami, tak powiedzmy, nie? Podgryza tutaj Dacha. Dach znowu czuje presję. Nie może też stracić koncentracji, bo cały czas tutaj jest za nim Piotr. On to czuje. On to widzi w lusterku. Spekuer znów widzę wypada. Ponownie na 8 miejscu. I ta przewaga... O, i tutaj był jeszcze było uderzenie. Szybko. Tak, no kolejny wyjazd Spekuera. Kolejna strata, 19 sekund do Adama Kanieckiego. No, był naprawdę dobrej pozycji, więc no tutaj znowu się chyba podpalił. Uszkodzony, więc będzie znowu witał w pitstopie, będzie się chciał naprawić. No przy okazji wymieni oponę, dotankuje, więc no, znaczy tragedia. Nirion, 3 sekundy kary. Tragedia jest, jakby nie było, bo jest uszkodzony. Zobaczmy, co u Niriona, okej. Okay. No to gruba kara tutaj. Adam Kaniecki bardzo wolno przez tutaj nam Lasorsa. Również z karą Clarence. Stuwa tylko została do zbicia, no ale tam było jeszcze więcej. Spekuler w pitstopie. A tutaj, o, Nirion! Nie widzieliśmy tego właśnie. Wyprzedził Clarence Niriona. Nirion zaliczył pobocze. Zobaczmy na szybkości, czy nie jest uszkodzony. Jest, i to silnik, a to jest, było tak, potężne tak. Uszkodzenie. Potężny dzwon, jakby to powiedzieć. Tak, to był uścisk, no i w bandę, no to się źle skończyło jednak. Zbyt gwałtowne tutaj wyjście z tego zakrętu.
zbyt mocno przydusił ten pedał gazu i to wyrzuciło tutaj właśnie Niriona. To skutkuje właśnie jego uszkodzeniem tego silnika. No kiepsko to wygląda. Tutaj znowu Clarence na La Source, widzę, wyjeżdża. Oj, aż go gra cofnęła. Oj, tutaj Nirion, no... troszkę odrobił, też zbił karę, no Clarence niestety stracił tutaj. I spekuje 43 sekundy do Adama Kanieckiego po tym, że tak powiem, nadmiarowym pitstopie. Adam Kaniecki 3,5 sekundy do Michasia. Simo na razie bezpiecznie w obu kierunkach, że tak powiem. 34 nad Michałem przewagi i... O, tam widzę 50 sekund nad Nirionem, który jest w pitstopie. Ale już tam Nirion wyjeżdża. Zobaczymy właśnie, gdzie znajdzie się Nirion w momencie. O, bezpiecznie nad Simo. Nie, tu nie ma nikogo ani z przodu, ani z tyłu. To jest duża przewaga tutaj nad Simo, aż 46 sekund. Do Clarence'a właśnie traci 15. Dachu dalej trzyma tą stratę dwóch sekund i jednej dziesiątej. I Piotr, no delikatnie tutaj zapał trawę od wewnętrznej. Dachu wrzuca mu 0,2 sekundy. No tutaj tych kar troszkę już zgarnął Dachu. No i tym sposobem, jeżeli... Spekler też 2 sekundy kary. No musi się opanować chłopak. Ja wiem, że to jest ciężko, no ale... Warto nadmienić, że obaj panowie na 19. okrążeniu ustanowili swoje najlepsze czasy, Piotr i Dachu. Piotr 42.43, 424 i Dachu, jak widzimy, 243, 237. No i Clarence... Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. 45 do Piotra, 16 nad sekund nad Nirionem. Simo również bezpiecznie, 35 do Niriona. Straty 33,5 sekundy nad Michałem. Michał 6,2, oj, 6,5. Tutaj był błąd Adama Kanieckiego, z tego co widzę, prawie sekundę traci. Tutaj na Kemmel Strait. No, z 6 do 7 sekund Michał powiększy swoją przewagę. No i na 8 miejscu mamy Spekwera. 43 sekundy straty do Adama Kanieckiego. Teraz nam się to wszystko rozjechało. Stawka. No Michał też tak delikatnie bokiem widzę. Na połom troszkę go wyrzuciło na 12 zakręcie, z tego co się orientuję. Spekwer 39 do Adama Kanieckiego. Adam 8 sekund już do Michała. Kolejne kółko, kolejna sekunda wrzucona mi Michał w stronę. Michał wrzuca w stronę Adama. No zobaczymy, jak się tutaj nam potoczy wyścig. Oj, nie najlepsze wyjście z Blanchimą Michała. Tutaj może troszkę stracił. Oj, Simo, bardzo, bardzo kiepskie wyjście na Kemmel Strait. Troszkę tutaj zabujało mu, że tak powiem, pojazdem, ale wyratował bez większych problemów. A tutaj z głębokim uścizgiem właśnie Simo, właśnie go obserwujemy.
Naprawdę jakby driftował, tak to wygląda. Ajajaj, Bokami. no strasznie tutaj, no. Niestety Simo tu musi się bardziej skupić. No tutaj będzie to wpływało na jego ogumienie, będzie tracił. Tej przyczepności będzie miał coraz mniej z czasem. Oj, Clarence nam wyjeżdża z Blanchimont troszkę. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś kara. Tak, Tak, jest sekunda wpadła. kary. O, na razie z najlepszym czasem tutaj Piotr, tak? 2:43:216. Tak. Poprawił. No, niecałe 200. Czas dacha. Ale tutaj szeroko Clarence. Spokojnie, bo tam jest bardzo ślisko na tej tarce. Może powiedzmy tak, 23 okrążenie, zobaczmy jak to wygląda. Pierwsze miejsce dachu w dalszym ciągu prowadzi, tu już bardzo, coraz bliżej znowu Piotr, 0,8. Clarence na trzecim miejscu, ale tu jest wielka strata, 47 sekund aż do Piotra. O, już 50 wręcz. Bo aż wręcz 50, jak mówisz, na czwartym miejscu Nilion, no tak 17 sekund tam chyba się będą jeszcze, nie wiem jak to wygląda u Clarence'a, jeszcze zobaczmy jak wygląda paliwo. Tu już chyba nie będą zjeżdżać, mi się wydaje, po paliwo. Chłopaki z przodu również. Clarence też. Nirion też również tutaj. A jakieś tutaj dziwne takie zachowanie, nie wiem, jakiś lag. Nismo. Simo, przepraszam. Simo również ma tego paliwa wystarczająco i ogumienie chyba też wystarczy, chociaż nie mówię hop. Michaś na miejscu szóstym. To też. Wielka strata, już 39 sekund do Simo. Też tego paliwa jest na tyle, żeby mógł dojechać do końca. Ale Adam Kaniecki już tylko 3,8. Tutaj jest coraz bliżej. Oj, tutaj Adam troszkę z problemami na chicane. To tego paliwa znacznie mniej, więc chyba jeszcze będzie zjeżdżał ten. Jego opony też nie są zbyt, ale tutaj szeroko tam widać Michaś bokiem aż go prawie postawiło. I teraz to wykorzystuje Adam, już tylko 2 sekundy, i to cały czas maleje. Na tej pewnie prostej po Oruż będzie już bardzo blisko. Już tylko i 1,5 sekundy, nawet mniej. No tutaj troszkę stracił. No ale będzie się starał wywierać presję na Michasia, a to jest jego w sumie kolega z teamu. Więc jeżeli chcą dojechać z punktami, więc powinni sobie tutaj pomagać, a nie przeszkadzać. Clarence 51, 30. No, już 4 do Piotra. A Dachu konsekwentnie trzyma tą sekundę przewagi nad Piotrem. Adam Kaniecki zbliżył się znacząco do Michała na 1,5 sekundy. No to możemy mieć walkę. Zobaczmy na szybko, co tu się dzieje z przodu, ale chyba tutaj Piotr jeszcze nie będzie nic, nie będzie atakował. Nie chce zrobić błędu, nie chce wypchać też dacha. No jednak są razem w teamie, więc tu nie ma sensu się bić o to miejsce. Pierwsze miejsce są naprawdę na super, super dwóch pierwszych miejscach, więc to jest najlepsze punkty, jakie mogą zdobyć. No ale Zgadza się, tutaj Clarence, znowu warto. kara. Czy to jeszcze jest jego zbijanie kary? Prawdopodobnie to chyba nie jest Chyba teraz. tak, to jest zbijanie, ale tutaj fantastycznie widać, jaką świetną pracę wykonuje. O, będzie pierwsze dublowanie wyścigu. Tutaj widzę, dachu się zbliża nam do speakera? Nie. Tutaj widzę niebieską flagę, tylko nie mogę zobaczyć, kto. Oj, Michał nam zaliczył spina, niestety. Ajajaj, żółta flaga na torze. Zobaczymy, czy Spekuer zdąży wyprzedzić. Chyba tak. Tutaj Michał dopiero wraca na tor.
Spekuler zbliża się i raczej powinno się to powieść. Tak jest, atak od wewnętrznej i Spekuler przesuwa się do góry oczko. A to wyglądało w ten sposób, że właśnie chciał przepuścić chyba nawet. On chyba miał tam te niebieskie flagi. Zjechał do wewnętrznej, tutaj chwycił tej trawy i wyjeżdżając, tak to wyglądało, wyjeżdżając, chcąc znowu włączyć się do walki, i zbyt gwałtownie ruszył i tego obróciło. No właśnie tu widać teraz, jak nadjeżdża Spekuler i go wyprzedza. No, tak, takie moje jest spostrzeżenie. Nie wiem, czy to jest to, ale takie ja miałem tutaj widoki. Zobaczmy, co znowu tutaj uda. Znowu półtorej, no, sekunda 300. Oj, dwie tutaj. Sekunda 300, mówię o karze, więc... No, Piotr troszeczkę stracił, ale znowu zyskuje. Clarence 16-4 nad Nirionem. Delikatnie chyba poprawił, jak z tego co pamiętam. No tutaj walczy znowu Adam Kaniecki ze swoim samochodem. Nie jest mu łatwo. No widzę właśnie tak, kurczę. Kontruje. Gazem też delikatnie stara się ten samochód naprowadzić na właściwe tory. No i może nam tutaj się wyklarować delikatna walka z tej ustawki. Michał jest poniżej 1,5 sekundy do Spekuera. Zobaczymy, no ale kurczę, pamiętajmy, ten Beetle no, nie prowadzi się jednak wybitnie. Może pojedźmy razem z Michasiem. 1,5, coraz bliżej. 1,4. Tutaj myślę, będą w najbliższym czasie chyba dublowali Adama Kanieckiego. No może nie w najbliższym czasie, tak pod koniec wyścigu, jeśli chłopaki utrzymają to tempo, to powinni tutaj Adama Kanieckiego zdublować. Oj, Adam Kaniecki, bardzo kiepskie wejście. No, tak jak mówię, zbliżają się tutaj Piotr i Dachu do Adama. Będą go chcieli zdublować. Tak, już mamy i Dacha, i Piotra na Blanche Chemin. Adam Kaniecki właśnie wyjeżdża szeroko. Oj, czy tu będzie spin? Ajajaj, musiał bardzo mocno przyhamować. Stracił trochę impetu. Zobaczymy, jak chłopaki się zbliżą. No, jeszcze troszkę do tej szykany słynnej mają. Zobaczymy, Adam. No, kiepsko wszedł no, szykanę, to był troszkę błąd. Go wyniosło. Ajajajaj, wkradają się trochę nerwy. Spekuler powiększył o sekundę swoją przewagę nad Michałem. Już ma 2,5 sekundy przewagi. Clarence 16,1 nad Nirionem. Widzę po czasach, że dwa ostatnie okrążenia... Ostatnie okrążenie 24, bardzo podobne, 45,483 u Clarensa, 45,305 u Niriona, ale 23 kółko, 45 sekund, 2,45,467 Nirion, 2,48,181 Clarens, 3 sekundy gorzej, no ale dalej to jest 16,9 nad Nirionem przewagi. A to nam umknęło, bo Piotr właśnie gdzieś nie tak dawno musiał poprawić swój czas. Najlepszy best lap. W tym momencie jest tak, 2,42,899. Super jazda. Teraz też na fioletowo Piotr odpalony. No, to już jest chyba moment, kiedy Piotr zaczyna wrzucać ten wyższy bieg. Bardzo blisko Dacha, poniżej pół sekundy. Najszybsze kółko na ostatnim okrążeniu, gdzie Dachu był blisko 1,5 sekundy wolniejszy. No, będzie bardzo ciekawie. No, tu się pokazuje tutaj, po wewnętrznej. To był sygnał do Dacha, że będzie chciał tutaj go wyprzedzić. Zgadza się. Troszkę mniej paliwa w pojeździe Piotra. Pamiętajmy, że miał połowę baku mniej zatankowanego paliwa niż Dachu. Także Dachu tutaj zobaczymy, jak tym paliwem będzie zarządzał. Bardzo widzę, przeciąga go delikatnie na obrotach. Piotr troszkę
troszkę wolniej w sensie szybciej, przepraszam, te biegi zmienia, nie przykręca do końca Ale obrotomierza. tutaj widziałeś, ja ci się tutaj strasznie, Dachu, strasznie no, strasznie wyniosło go dacha wyniosło. i tu będzie również szeroko i to Milion Piotr chyba musi będzie kara. wykorzystać, to Piotr musi wykorzystać, nie ma innej opcji. I po zewnętrznej, ale tutaj blisko, uwaga chłopaki, uwaga, i Piotr obejmuje prowadzenie. Tak, zgadza się. Czyżby to był jego manewr na pierwszą pozycję, którą dowiezie do końca wyścigu? A tam tańczy z tyłu dachu, widać, że chce wrócić na tą swoją pierwszą pozycję, ale jest jednak zbyt daleko i tutaj w tym momencie, w tej sekcji nie ma chyba co szaleć. Zbyt szybkie No, zakręty ale i te łuki. pamiętajmy, młoda krew, może się chłopak podpalić, oby się tutaj nic nie wydarzyło. No może na tym do hamowania. Tutaj, o, tutaj szeroko, to będzie go szeroko, kosztowało. strasznie. Brudne miał opony, tak pół uwaga, defensywnie, żeby się a do tych jednak opaki nie. nie rozwalili. Aj, Ale wchodzi, bardzo brzydki ale tu dive-bomb. przestrzelił, przestrzelił, to było niepotrzebne. I Oj, wraca, bardzo. aj, dobrze, tutaj się chyba stał duchem, jeszcze chyba z karą prawdopodobnie, dlatego tak to wyglądało. No ale Ajajaj, no tutaj nie musi powinien się tak dachu uspokoić, musi zagrywać. się dach uspokoić, bo mogą tutaj źle skończyć, z jakąś niepotrzebną kraksą, uszkodzeniami, niepotrzebny zjazd, a Clarence by to wykorzystał, no bo już nie jest w sumie tak daleko. No jest w sumie No, daleko, no 50. 54 sekundy to Oj, jest Piotr, jednak. spin! Piotr zalicza spina! O jajku! Ależ fatalny obrót wyścigu dla Piotra. Ależ musi być nerwowy. Cała jego ciężka praca została dosłownie zmieciona w pył. No nie ma uszkodzeń, jeszcze może pojechać, ale to jest jednak strata. Strata. No tutaj utraty tej pozycji drugiej nie musi się obawiać. Adam Adam Kaniecki Kaniecki opuszcza nam opuszcza, pokój. to możliwe, że stało coś się z połączeniem. No właśnie, No ale mogli, zobaczmy. Piotr, no 8 sekund straty teraz do dacha. Tak ładnie jechał, naprawdę fajnie sobie radził. Nie popełniał dużych błędów. Były tam może jakieś malutkie błędy, ale to było wszystko do zweryfikowania. A w tym momencie już 9 sekund straty. Zobaczymy też, czy nie zostanie nałożona na dacha jakaś kara, bo jednak no miał sporo szczęścia, że stał się duchem podczas powrotu na tor. Nie powinien wracać w ten sposób na tor, pod żadnym pozorem. Był poza torem, on musi zapewnić pełne bezpieczeństwo, że tak powiem, osobom podróżującym po torze, a no bardzo agresywnie wróci na ten tor. No i ten dive bomb na tej ostatniej szykanie również był, no, troszkę nieelegancki, jakby bym się tak cofnął do czasów dziennych wyścigów. Taka klasyka wyprzedzanie, że tak powiem, Gran Turismo, dzienne wyścigi, no ale tutaj no naprawdę, naprawdę nie powinien atakować w tym momencie. No, no, niestety, niestety, ale muszę cię poprzeć. No niestety, to nie wyglądało tak fajnie. Trzeba uważać, Simo w stopie. Trzeba się jednak pilnować w razie wypadku jakiegoś wyjazdu, trzeba w miarę bezpiecznie wyjechać, patrzeć po lusterkach, ale tutaj Spekler znowu kłopoty bokiem. Simo w pistopie tam chyba miał tego paliwa niewystarczająco, albo nawet i opony, bo teraz pierwsze co zaczął opony zmieniać, teraz dopiero tego. Nie trzeba to tankować, nie wiem po co on to tutaj w ogóle tankował. Dosyć znacząco się nam tutaj ta stawka rozszerzyła, te straty są większe. 8-5 Piotr do dacha. Clarence odrobił blisko 10 sekund. Traci 46 sekund do Piotra. Nirion, bardzo duża przewaga nad piątym. Oxosimo, minuta i 1 sekunda. Traci 24,5 sekundy do Clarence'a. Zobaczmy, co słychać u Spekwera. 3 sekundy straty do lidera. 8,5 sekundy przewagi nad Michałem. No, pomalutku zbliżamy się do końca wyścigu. No tutaj Piotr pół sekundy odrobił. Straszna, straszna szkoda, że nie udało mu się tutaj opanować tego samochodu. Mielibyśmy na pewno świetną walkę. No jeszcze
jeszcze mamy 5, prawie 5 okrążeń do końca wyścigu, więc tu się może jeszcze coś zmienić. No jeżeli Dachu będzie trzymał głowę chłodno, nie popełni jakichś dużych błędów, no to dowiedzie to pierwsze miejsce. No Piotr teraz wszystko chyba może stawiać i możliwe, że stawia na jedną szalę, no ale też nie ma co się tutaj, nie ma co szaleć, no bo jednak te punkty są dobre. Pierwsze, drugie miejsce jednego zespołu, nie ma co też szaleć. Stało co się stało, trzeba zapomnieć i jechać. Nie podpalać się. To też chyba już jest zbyt daleko Dachu, żeby tutaj gonić go. No a w momencie, kiedy by postarał się, zdecydował na pogoń za Dachem, to mogłoby się źle skończyć. Cały czas tam 7 sekund, ponad 7 sekund przewagi Dacha. Klares tutaj widzę bokiem wjeżdża nam na La Compass. Jest to naprawdę pełen podziwu dla chłopaków, którzy wybrali Mercedesy czy Beetle, bo to są praktycznie no, nie do opanowania, ale trudne samochody do prowadzenia w tych warunkach. I to jeszcze w tym krętym torze, jakim jest Spa. Tutaj Dach 7,2 sekundy przewagi utrzymał, że tak powiem, ten stan rzeczy. Zobaczmy, o jednak 7,8, tutaj Piotr musiał w szykanie delikatnie stracić. Nirion natomiast tutaj nam delikatnie wyjechał bokiem na tej szykanie, troszkę tutaj stracił, ale to i tak jest 24,5 sekundy do Clarensa, 58 sekund przewagi nad Oxosimo. Może pojedziemy chwilę z Nirionem. Oj, tutaj Piotr musiał powalczyć z samochodem. Tak, tutaj brakowało niewiele. No, te tarki są bardzo śliskie, trzeba uważać. Ta farba naprawdę nie wybacza. Adam Kraniecki dołącza do pokoju. Cześć Adam, witamy cię ponownie. Być może jakiś problem z internetem. No, szkoda, że to tak się czasem kończy jednak. Tak samo Biały miał problem z wystartowaniem. Teraz Adam zaliczy pewnie rozłączenie. A nie było tak daleko do końca wyścigu. Obecnie 29 okrążenie. No i 8,2 przewagi Dacha nad Piotrem. Utrzymuje, nawet troszeczkę powiększy, bo tam było 7 sekund, już teraz 8. Ale nie odpuszcza Dachu, tutaj trzeba powiedzieć, że jedzie naprawdę na wysokim poziomie, nie próbuje się jakoś bronić i zwalniać tempa. Tutaj błąd, tutaj straci dużo, możliwe, że ponad sekundę albo nawet dwie. Tu się zrobiło 7,8, zaraz będzie 6, także 2 sekundy stracił. To był głęboki uścisk na szykanie. Spoglądam tutaj na Oxosimo i widzę, że delikatnie na Camel Straight złapał trawy, ale na szczęście nic złego się nie wydarzyło, otrzymał bez większych kłopotów pojazd.
7 sekund dachu. 49 Piotr nad Clarencem. Oj, Piotr, kolejny wyjazd. Na szczęście nie uszkodził pojazdu. Ajajajajaj, szkoda. Wkradają się niestety błędy pod koniec. No tu było blisko, bardzo blisko bandy. Musi naprawdę potężnie skasować. Ale uniknął, udało mu się wrócić na tor. Kontynuuje jazdę, no ale to jest 10 sekund przewagi teraz dacha. Także konsekwentnie traci Piotr. Spekler 20 sekund przewagi nad Michałem. Ostatnie kółka bardzo, bardzo dobre. Bez błędu od 8 okrążeń na razie. Clarence również bez większych kłopotów przez ostatnie 8 okrążeń. Tutaj Nirion miał na 27 okrążeniu, widzę, 10 sekund gorszy czas. Nie wiem, czy tam był jakiś pit stop. Chyba nie. Nie, tak właśnie zauważyłem, tam musiał być też jakiś głębszy wyjazd poza tor. Kosztowało go to tyle właśnie czasu. Bo nie wydaje mi się, tam nie było żadnego postoju. Wszystko jest jakby po staremu. Opony miał troszkę zużyte, więc to nie było to. No, ta stawka się znacząco właśnie nam rozszerzyła i tutaj raczej już tak chłopaki będą powoli dojeżdżać do tej mety. Te kółka nam przelecą. Mi się wydaje, że już mamy teraz chyba końcową klasyfikację tego wyścigu tutaj szeroko. Simo, ale uratował się, ale tutaj uślizg. Świetnie skontrował, udało mu się zachować na torze. Patrzmy jak Nirion. To też chyba głęboko i też to auto tutaj tańczy. Uwaga. Ajajaj, Piotr przy wejściu tutaj na pierwszym zakręcie troszkę zatańczył, ale nic złego się nie stało. Zobaczymy jak z paliwem, bo widzę, że tutaj już na czerwono będzie nam mrugał wskaźnik. Tak, Piotr naprawdę mało tego paliwa. Dach ma tego paliwa znacznie więcej. No zostało jeszcze 1,5 kółka do końca wyścigu. Piotr musi pewnie oszczędzać. No chyba tak to wygląda. Dlatego też traci. No i też błędy się wkradają, więc to też jest jego w tym momencie bolączka. No jestem bardzo ciekaw, jak tutaj Piotr to rozwiąże. No mógłby zagrać bardzo bezpiecznie i dotankować, bo no 13,8 sekundy myślę jest. No musiałby się zdarzyć po prostu. Oj, Nirion nam zjeżdża, ale musiałby się zdarzyć kataklizm u Piotra, żeby tutaj stracić przewagę nad Clarencem, bądź w drugą stronę, żeby dogonić dacha, to z kolei musiałby być kataklizm u dacha. No, ale na to się raczej nie zanosi. Wiadomo, nie mówmy hop. No, ale 13 sekund traci Piotr do dacha i ma aż 47 sekund przewagi nad Clarencem, także raczej mógłby zagrać bezpiecznie, no ale zobaczymy. A Nirion tutaj profilaktycznie zjechał, wymienił ogumienie, nie czuł się już pewnie. Jeszcze chwilę do końca wyścigu, już nie chce ryzykować. Miał na tyle tej przewagi, że mógł sobie pozwolić na taktyczną zmianę. Także też słusznie, wiesz, miał bardzo dużą przewagę i również dużą stratę, więc nie było tutaj sensu się męczyć, piłować. Tak. Myślę, że dostał nawet polecenie od inżyniera, box. No, zjechał. Oj, tutaj widzę, Michał chyba był spin. Tył rozbity, lewe tylne koło rozbite. Ajajaj, chłopaki w boksie załamani. Szkoda, że nie mogą tego Państwo zobaczyć, chłopaki się łapią za głowę. Toto Wolff wali pięścią w stół, jest naprawdę, żeby postaram się tu używać cenzuralnych słów, ale ciężko, no. No, uszkodzone tył, lewy tylnie koło. Do tego paliwa też ma malutko, więc no, może być ciężko, chociaż jeszcze nie jest aż tak źle, tam pewnie jest może 10% tego paliwa. A Piotr ostatnie okrążenie próbuje. Nie pojechał zatankować, zobaczymy.
powinno wystarczyć, mi się wydaje, że jeszcze jest na tyle tego paliwa, że... Speckera mamy w boksie, również uszkodzony. Tak, tak, uszkodzony. No ale tutaj nie powinien stracić tego miejsca szóstego, jednak Michał jest zbyt daleko. Tutaj się rzutki kontynentale założone, paliwa nie dotankował. Zobaczmy, jak to tu wygląda. A jak nasz lider? 13 sekund przewagi nad Piotrem. Właśnie jedziemy ostatnie krążenie z dachem. No tutaj już raczej na spokojnie, ostatnie trzy okrążenia, 2.45, pewnie zmierza po swoje pierwsze miejsce. Piotr, no u Piotra na razie również delikatny problem na tym przedostatnim okrążeniu, na 30. No Michał jeszcze zjeżdża, tutaj delikatne otankowanie, zmiana ogumienia. No nie dotankował dużo, widzę, z 8% na 10%. I nie wiem dlaczego, ale nie podjął się naprawy swojego pojazdu. Pokazuje mi koronografika, że dalej tył i lewe tylne koło uszkodzone. Sprawdźmy. Tak, tak, jednak racja, dobrze mówisz. Może dał odpocząć swoją mechanikę, stwierdził, że już tyle się napracowali. Nie ma sensu. Jadę dalej. No problem, guys. No tutaj pewnie komunikacja z inżynierem na pewno była. No może nie do końca z Otto Wolfem, bo pewnie to nabuzowany nerwowy, jak to na wyścigach bywa. No i zbliżamy się do końca. Właśnie dach zbliża się do szykany i będzie wjeżdżał nam na start metę. Świetny wyścig w jego wykonaniu, naprawdę super. Dawał sobie radę, mimo tego, że miał za plecami, za sobą cały czas Piotra. I mija właśnie linię mety. W pięknym stylu. Super, pierwsze miejsce. Zanim zbliża się Piotr. To właśnie szeroko Piotr. Drugie miejsce Piotra. Na trzeciej pozycji mamy kartę Clarensa, który no jeszcze ma kawałek do przejechania. Do przejechania. Wyjeżdża na Blanchimont właśnie. Tego poliwa również nie jest zbyt wiele, ale chyba wystarczająco. A i tutaj delikatnie z problemami Clarence. Na oparach, ale dojeżdża. No tutaj strasznie duża już przewaga była tutaj, Piotr, 50 sekund. 50 sekund to jest duża przewaga naprawdę. No i mija linię mety. Trzecie miejsce Clarence. Zobaczmy jak. Nirion. Simo jeszcze szeroko tutaj nam wyjeżdża. Widzę, że jest chyba w połowie okrążenia, tak. No już tam samochód nie prowadzi się najlepiej. Na Speckle skończył wcześniej, on miał tej straty jednak wiele. Był zdublowany, więc skończył okrążenie wcześniej. No za chwileczkę będziemy widzieć na mecie Niriona. Fajne, ładne malowanie, naprawdę podoba mi się to malowanie Mercedesa. No, Petronas bardzo ładnie tutaj uchwycił detale na lusterkach, na splitterze. Przyłożył się chłopak tak, do pomalowania. Dziękujemy Nirionowi za czwarte miejsce, super pozycja. A za nim jest jego kolega Simo. No już Blanchimont pokonane, zaraz będzie na ostatniej szykanie. Na spokojnie, bezpiecznie. I tak oto kończymy tutaj nasz wieczór niedzielny, chłodny, zimny. Deszczowy. Na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu tak? KRT dachu. Deszczowy przede wszystkim, tak? Troszkę tutaj popadało nam w
w Belgii na torze Spa. No, szkoda tutaj tych błędów Piotra, bo naprawdę mieliśmy kawał fantastycznej pracy i fantastycznej pracy po stronie Dacha jako tutaj obrońcy. Co tutaj dużo mówić. Dziękujemy Państwu za oglądanie, dziękujemy za czas spędzony z nami. Dziękujemy kierowcom za spektakl. No, było co oglądać. Fantastyczna praca Piotra Dacha. Clarence też dał bardzo dużo tutaj nam energii, bardzo dużo tutaj emocji. Nirion pojechał swoje. Szkoda tych paru błędów. Szkoda tego uszkodzenia, ale na pewno mógł zaliczyć ten wyścig do udanych. No i Spekler, kurczę, ajajaj, no szkoda mnie chłopaka, no bo naprawdę jak już jechał, to jechał bardzo dobrze, no ale kurczę, szkoda tych błędów, bo naprawdę no mógł tutaj przywieźć na pewno dużo, dużo lepszy rezultat, bo widać, że tempo było. No na pewno tutaj nie była pomocna ta nasza pogoda, bo było ślisko i trzeba było się pilnować cały wyścig od początku do końca, więc to też naprawdę dawało w kości. Dobrze, to my dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na następną rundę, która odbędzie się w Nordschleife w Niemczech, na torze w Nordschleife. Także super runda. Adasiu, kurczę, już mi się wszystko myli. Super runda, więc emocje. Będą tam też również emocje. Będzie jazda, super jazda. No i zapraszamy jeszcze raz. Dziękujemy za uwagę. Z tej strony Adamus i Adam KRT Chlebak. Żegnamy Państwa. Na razie. Dobranoc.